W meczu o tak zwane 6 punktów gry w Wejherowo przed własną publicznością podzielił się punktami z rozwojem Katowice. Na Wzgórzu Wolności padł remis 1-1. Czujemy niedosyt, mówili na pomeczowej konferencji prasowej trenerzy obu ekip. Już przed pierwszym gwizdkiem sędziego było jasne, że mecz 28 kolejki drugiej ligi pomiędzy Gryfem Wejherowo a rozwojem Katowice nie będzie zaliczał się do łatwych. Co prawda obie drużyny sąsiadowały w tabeli, zajmując odpowiednio 13 i 12 pozycję, ale podobnie jak wejherowianie, katowiczanie również w tej rundzie przegrali tylko jedno spotkanie. Gdzieś fajny tytuł wyczytałem, że to są nasze zespoły, to są rycerze jesieni. Gdzieś tam na jesień zdobyliśmy dużo punktów. No i gdzieś ten mecz stał naprawdę na wysokim poziomie. Wynik meczu otworzyli gospodarze. W 25 minucie po dośrodkowaniu Michała Ciarkowskiego piłkę do siatki posłał Piotr Okuniewicz. Gryfici z prowadzenia cieszyli się do 61 minuty. Przemysław Kamiński sfaulował Marcina Kowalskiego i sędzia wskazał na 11 metr. Rzut karny pewnie wykorzystał Tomasz Wróbel. Przy 1-0 była sytuacja na 2, na 3, na 4 i te mecze tak się tutaj układają. Bramkę dostajemy z rzutu karnego, którego nie mamy prawa sobie sami sprokurować. Ja zawsze chłopaków będę bronił, chwalił i pompował nieraz ponad stan, ale to jest druga liga i Przemek musi no niestety się ogarnąć, bo no nie damy rady, nie? Bo już powinniśmy dawno sobie to utrzymanie zapewnić, ale tą naszą jakąś tam, nie wiem, śpiączką, głupotą, bolączką, jakąś obrażaniem się, sami się eliminujemy i dlatego no szkoda tych pewnych 3 punktów. Niedosyt po tym spotkaniu czuła też drużyna przyjezdnych. Mam żal, może pretensje do chłopaków o pierwszą połowę, bo troszkę inaczej sobie zakładaliśmy. Fajnie, że w drugiej połowie gdzieś poprawiliśmy te mankamenty z pierwszej. No i udało się wyrównać po rzucie karnym strzelonym przez Tomka. Może troszeczkę niedosyt zostaje, bo przyjechaliśmy tu po pełną pulę, po 3 punkty, ale z przebiegu meczu i po tym, że przegrywaliśmy po pierwszej połowie, no gdzieś szanujemy ten punkt. Po 28 seriach spotkań w drugiej lidze Gryf nadal zajmuje 13 miejsce. Żółto-czarni nad strefą spadkową mają 3 punkty przewagi. Do zakończenia sezonu pozostało jeszcze 6 kolejek.